Adam Bielan o Gowinie, może stracić stanowisko Adam Bielan, Gowin może stracić stanowisko. Jarosław Gowin stracił kolejnych dwóch posłów w klubie, a uzyskał funkcję wicepremiera i ministra gospodarki mając 18 posłów. Dzisiaj ma ledwie połowę tego stanu, więc jeśli straci tych szabel jeszcze kilka, to pewnie straci też stanowisko, powiedział Adam Bielan w wywiadzie dla Super Expressu. Bielan, pytany w rozmowie z Sen, czy jest w stanie wojny z Jarosławem Gowinem, odparł: Nie czuję, że jesteśmy w stanie jakiejkolwiek wojny. Mamy spór, który w partiach demokratycznych jest częstą i nieuniknioną rzeczą. Składa się on z trzech poziomów: formalnego, gdzie chodzi o wewnątrzpartyjną demokrację i pytanie, czy można rozpoczynać siódmy rok swojej trzyletniej kadencji. Drugi poziom sporu dotyczy przyszłości porozumienia. Budując tę partię, opowiadałem się, żeby była częścią Zjednoczonej Prawicy. A Jarosław Gowin od co najmniej roku ciągnie w kierunku PSL. I to jest poważny problem, przed którym stoją działacze porozumienia. A trzeci aspekt to spór personalny, coraz bardziej dramatyczny. I ja i wielu moich kolegów nie zgadzamy się, by być w jednej partii i z takimi ludźmi jak Robert Tanacki, który jest symbolem patologii dręczących polską scenę polityczną, wskazał Bielan. Polityk na uwagę dziennikarza, że większość parlamentarzystów porozumienia stanęła po stronie jego wina, który przez to ma więcej szabel, odpowiedział: Myślę, że to już jest nieaktualne. Opuściło go dwóch posłów panowie Sośnierz i Maksymowicz i już z nim nie głosują. Jeśli straci tych szabel jeszcze kilka, to pewnie straci też stanowisko. Ja stwierdzam fakt, Gowin stracił kolejnych dwóch posłów w klubie, a uzyskał funkcję wicepremiera i ministra gospodarki mając 18 posłów. Dzisiaj ma ledwie połowę tego stanu, dodał Bielan.